przejęcie PKO przez PZU jest zdecydowanie jedną z najważniejszych transakcji M&A-owych sektora bankowego w ostatnich latach. Stanowi kropkę nad i w kontekście repolonizacji banków polskich. Nie przeprowadzaliśmy due diligence, badania prawnego, analizy spółki, aczkolwiek zakładamy, że nasi koledzy prawnicy zidentyfikowali kluczowe ryzyka zagrożenia dla transakcji na etapie przedtransakcyjnym, tak jak się to zwyczajowo robi. Tak więc nie zakładalibyśmy jakichkolwiek trupów w szafie, które mogłyby wyniknąć na dalszym etapie, choć oczywiście nie możemy ich wykluczyć. Standardowo, jak są jakiekolwiek nieprawidłowości prawne, finansowe, są one mitygowane na etapie przedtransakcyjnym, ewentualnie bezpośrednio po. Trudno przypuszczać, że inwestor zdecydowałby się na procedowanie z transakcją, widząc jakiekolwiek poważne zagrożenia do transakcji. Co do zasady, sukces transakcji będzie zależał od czynników ekonomicznych, biznesowych. Wydaje się, że jakiekolwiek powody zagrożenia prawne nie powinny mieć negatywnego wpływu na transakcję. Mając na uwadze skalę transakcji, profesjonalizm inwestora i zapewne prawników zaangażowanych na etapie przed, jak i transakcyjnym.